Na koniec taka refleksja bardziej ogólna. Otóż ten raport został zrealizowany w ramach programu finansowanego ze środków europejskich, który nazywa się Obywatele dla Demokracji. Wydaje mi się, że obywatele i demokracja, tam brakuje trzeciego słowa, które moim zdaniem jest kluczowe, jeśli mówimy o tych rzeczach niepokojących, o których traktuje ten raport i o których traktowała dzisiejsza dyskusja, czyli państwo. Bo obywatele mieszkają w państwie i w sposób demokratyczny starają się tym państwem wpływać na kierunki jego działania właśnie demokratycznymi sposobami. A wydaje mi się, że właśnie stan państwa jest tą kwestią, która jest kwestią zasadniczą. Patron naszego środka, to co Janit Wendland-Rassal, ponad 150 lat temu sformułował taką tezę, że państwo może także służyć nie tylko tym najbogatszym, ale także pracowniczkom i pracownicom i założył pierwszą organizację pracowniczą w Niemczech. I wydaje mi się, że przez ostatnie 20-30 lat w Europie obserwujemy takie zjawisko, gdzie to państwo wyzbywa się pewnej odpowiedzialności za kwestie społeczne, że państwo przestaje być rzecznikiem całego społeczeństwa, staje się narzędziem w rękach tych nielicznych, uprzywilejowanych. I wydaje mi się, że to jest wielki defekt współczesnej demokracji, że to, co dzisiaj się dzieje na świecie, to jest między innymi reakcja na to, co się działo przez ostatnie 30 lat wraz z tą największą popularnością ideologii, która głosiła, że państwo powinno się wycofywać z poszczególnych sfer życia. W Polsce to trwa od początku transformacji ustrojowej. Ośrodek Myśli Społecznej im. Lassala przez 10 lat w ramach różnych projektów my obserwujemy taką niekontrolowaną, spontaniczną komercjalizację funkcjonowania instytucji publicznych, poddawanie jej presji rynkowej i logice rynkowej. Przez kilka lat prowadziliśmy obserwacje, jak to wygląda między innymi w systemie edukacji, wprowadzanie tych procesów rynkowych oraz w sferze służby zdrowia. A ten raport pokazuje, jak to wchodzi w działalność administracji publicznej, rządowej i samorządowej, gdzie właśnie to przekształcenie instytucji publicznej w instytucję działającą jak firma, działającą dla zysku ma bardzo złe skutki, bo ono się odbija i na pogorszeniu pracowników tych sektorów, ale także na pogorszeniu usług, ale także na ograniczeniu dostępności tych usług dla większości społeczeństwa. I druga kwestia także związana z obserwacjami dotyczącymi reakcji na te projekty, na podejmowanie tych kwestii, czy w przeszłości dotyczących sytuacji pracowników służby zdrowia, czy nauczycieli teraz sprzątaczy i ochroniarzy. Otóż wydaje mi się, że głównym problemem w Polsce, jeśli chodzi o samoorganizację czy organizację, jest brak elementarnego poczucia solidarności społecznej. Otóż gdy prowadziliśmy badania dotyczące przekształcania szpitali w spółki działające dla spółki prawa handlowego, wielokrotnie podejmowaliśmy temat pogarszających się warunków pracy pielęgniarek i personelu technicznego. A gdy podejmowaliśmy temat komercjalizacji edukacji, podejmowaliśmy temat na przykład pogarszenia warunków pracy nauczycieli w szkołach przekazywanych podmiotom prywatnym, czy fundacjom i stowarzyszeniom. I reakcje wielu ludzi, i nie mówimy tutaj o środowiskach pracodawców czy wielkiego biznesu, tylko o ludzi mało i średnio zarabiających, było takie, że czego te pielęgniarki chcą, czego ci nauczyciele chcą. Ich praca to jest bardzo łatwa praca. Nie było elementarnego poczucia solidarności. Coś, co mnie najbardziej zaniepokoiło już teraz na wstępnym etapie prezentacji tego raportu, to komentarze na jednym z portali, który opublikował artykuł o naszym raporcie, gdzie pojawiły się takie sformułowania, że ochroniarze pracujący w tychże instytucjach to najczęściej bogaci emeryci mundurowi, że praca sprzątaczki jest pracą łatwą, że praca ochroniarza jest pracą łatwą. Katarzyna i nasz zespół badawczy w tym raporcie pokazuje, że to jest mit pracy łatwej i że to wcale nie ludzie na wysokich emeryturach tam pracują, że to naprawdę ludzie zmuszeni sytuacją życiową do podjęcia tej najniżej opłacanej pracy. Wydaje mi się, że kwestia przywrócenia elementarnej solidarności, pokazywania wspólnoty pewnych interesów, że fakt, że źle zarabiająca pielęgniarka to gorsza opieka medyczna dla nas wszystkich, że źle opłacany nauczyciel to gorsza edukacja dla wszystkich naszych dzieci oraz fakt, że instytucje publiczne zatrudniają na śmieciowych umowach tak naprawdę okradają całe społeczeństwo, ponieważ im mniej etatów, a więcej umów śmieciowych, tym mniej wpływów do systemu ubezpieczeń społecznych, tym mniej wpływów do systemu opieki zdrowotnej, tym mniej wpływów budżetowych i tym mniej pieniędzy także w gospodarce.
powoduje także elementy stagnacji. Wydaje mi się, że odbudowa etosu państwa, odbudowa etosu służby publicznej oraz odbudowa solidarności społecznej są podstawowym warunkiem, abyśmy mogli zrealizować te cele, które tutaj w wielu wypowiedziach się pojawiły. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Chciałem także poinformować, że ten raport nie jest ostatnią częścią, on nie jest finalnym efektem naszego projektu. Otóż jeszcze pod koniec tego miesiąca opublikujemy wydawnictwo, które będzie takim podręcznikiem dobrych praktyk, które chcielibyśmy rozesłać do instytucji publicznych i pokazać na dobrych przykładach, tych przykładach, które także tutaj były wymieniane, ale także tych dobrych przykładach, z którymi Katarzyna i nasz zespół się zetnął podczas badań, żeby pokazywać ludziom pracującym na różnych szczeblach administracji czy w różnych instytucjach publicznych, że można stosować te klauzule propracownicze nawet w obecnym stanie prawnym. Także bardzo zachęcam do lektury tego raportu, do upowszechniania jego treści i mam nadzieję, że to spotkanie otwiera jakby nowy etap dyskusji, ale także działania na rzecz poprawy pracowników właśnie z sektora usług, szpitalnej ochrony, ale nie tylko. Bardzo dziękuję. Dziękuję.